Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Oto i Loop Hero. I tak, kontynuujemy przygodę, bo w sumie stwierdziłem, że tak, skoro się gra chociażkolwiek ogląda, to można. Ale mniejsza z tym. Zobaczcie, tak się śpieszę, bo chciałem właśnie też ogłosić jedną rzecz. Odcinek ten już zacząłem nagrywać. Zdecydowałem się postawić farmę. Przy czym postawiłem tutaj, bo stwierdziłem, że dużo wolnego miejsca, tylko w sumie tutaj cmentarz trochę marnuje. I nagle takie... No niestety... Ale no... Jak postawisz farmę, to... Skraszujemy ci grę. No i dosłownie mówiąc szczerze, gra mi skraszowała. Niestety... No tak, skraszowało. Nie mogłem odzyskać zapisu przed postawieniem farmy. I w ten sposób przepadł dialog. Ale mniejsza z tym, mamy farmę. Można... Teraz w sumie już nie wiem co dalej. Z tym zrobić, z tego co widzę, nie da się ulepszyć ani nic. Ewentualnie można byłoby spróbować ją zdemontować, sprawdzając, zyskamy tylko część materiałów. Nie ukrywam, to nie będzie dużo, ale wiecie, możliwe, że to jest jedna opcja na to, żeby spróbować odzyskać dialog. Więc jakkolwiek mi się to niekoniecznie podoba, chyba jesteśmy zmuszeni zrezygnować z farmy pizza. No i mamy za to achievement. I tak, musimy zdobyć jeszcze trochę drewna i będziemy mogli w ten sposób postawić ją ponownie. Ja mam nadzieję, że mi to przywróci dialog, wiecie. No i ogólnie różne rzeczy i tak. Żeby nie było... Właśnie dzisiejszy cel chciałem powiedzieć też... No wiem, że strasznie chaotycznie, ale po prostu się wkurzyłem trochę na tą grę. Dzisiejszy cel to miało być właśnie rozbudowa i próba walki z bossem. I no. Nawet nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Po prostu, no to no, starczy moich wymysłów, czegokolwiek, bierzemy wojownika i po prostu chyba najlepiej będzie, jeśli wyruszymy na przygodę, próbując może właśnie wywołać bossa czy coś. Oczywiście jest HP, więc zanim coś to jeszcze szybko to ubierzmy, znaczy HP, te przedmioty. Aj, naprawdę już zbyt mocno się rozkojarzyłem. Ojej, cóż. Teraz mówiąc szczerze, mamy sytuację jaką mamy, więc przydałoby się przygotować wszystko, co jest na walkę z tym dziadostwem. I tak, cmentarz będzie tutaj, pająka postawię tutaj. Te polany w sumie nie ma znaczenia gdzie. Ale powiedzmy, że postawię tak i tam potem tak, wiecie o co chodzi. Kolejne pająki niech będą tu. A z tym bym poczekał, bo powiem wam szczerze, tym razem to jest takie podejście, że właśnie chciałbym pokonać naprawdę bossa i czuję, że to może być to. Po prostu, wiecie, no, dzięki... Temu, że będziemy mieli ten lasek tam, prawdopodobnie bylibyśmy w stanie może nawet użyć tego przeciwko bossowi. Więc warto byłoby o tym pomyśleć, ale póki co... Tak. Ja tutaj gadam, co chwilę zatrzymuję, co chwilę coś. Żeby nie było to jest tak daleka myśl, której raczej nie wykorzystamy nigdy. Okej, kolejne pająki. Tu byłoby fajne miejsce, ale nie. Niech będą tu. Las postawiłbym tutaj. Nawet to było głupie, mógłbym postawić go tu, byśmy mieli już gwarancję, że to będzie tutaj stało. Ale tak, góry. Postawię standardowo. Oczywiście musiałem myszka uciec. I jeszcze to, serio. Zepsułem podwójnie. No cóż. W takim razie nie tworzymy dzisiaj pasma górskiego, wiecie, dla harpi. Będziemy zamiast tego stawiać takie pojedyncze rzeczy różne. Dobra, jest gałązka, super. Jest obóz, radość w ogóle, ale to nie jest niestety to, czego naprawdę potrzebujemy. Więc cyk, tarczka taka sama. Zero kart, które mogą pomóc. Nie, coś czuję, że jestem zbyt rozkojarzony, co mi się przytrafiło, żeby teraz móc to wszystko zrobić. Lepsze to? Nie, nawet nie lepsze. A, dobra, jeszcze prawie bym zapomniał. Wiem, że mogę ci brzmieć trochę inaczej od razu. Uprzedzam, tak, to nie są żadne problemy czy coś, tylko bardziej kwestia tego, że miałem niewielkie przestawianie rzeczy na biurku, mikrofon trochę jest w innym miejscu ustawiony, na innych trybach ustawiony, wiecie, takie tam kwestie. Głównie zrobiłem to z myślą o tym, że zauważyłem, że często, powiedzmy, moje te głoski wybuchowe, typu pyby i tak dalej, miały zbyt trochę mocny efekt na pole bitwy.
sumie... A, pewnie będę tego żałował, ale nie... Nie, tam nie mogę postawić. Wiecie, tutaj bym postawił las, tutaj bym mógł mieć wtedy to głodne coś. Idealnie tutaj po bojowisku. Dobra. Ale właśnie tak. Więc stwierdziłem, że trochę jakoś będę i tak zrobił porządki na biurku, trochę przestawię monitoru, trochę przestawię inne rzeczy. No i ostatecznie doszło do tego, że też moje niebieskie Yeti koloru srebrnego trochę zmieniło swoją lokalizację. I tak. Jest trochę na innym trybie ustawione, trochę inaczej, wiecie, takie kwestie. Może będzie to lepiej brzmiało, może nie. Nie mnie oceniać. Ale tak, po prostu informuję, że jeśli będą jakieś problemy z dźwiękiem czy cokolwiek, to mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali, bo jednak, no... Mówiąc szczerze, to jest najprościej w świecie kwestia tego, że jest inaczej ustawione i... No nie do końca wiem jeszcze, jak mam to manewrować. Ale dobra. Mamy mimika, mamy może jakiś fajny skarb czy coś. Okej, mieczyk z większymi obrażeniami. Biorę oczywiście. I to zdecydowanie też. Dobra. Żeby nie było. Mój cel jest dalej taki sam, czyli gromadzenie surowców szybko, żeby odbudować farmę, którą głupio straciłem. No i boss. Przy czym, jeśli miałbym wybrać pomiędzy materiałem na farmie a bossem, to wolę bossa. Farma będzie tylko dodatkiem do tego wszystkiego. Kurzające gobliny. Ale powiem wam szczerze, tym razem nie mam co na nie narzekać. Jakkolwiek ich bardzo nie lubię, to teraz jestem skłonny je zostawić. Dla tych, których to interesuje dlaczego, no to ułatwiły mi robotę. Nie będę musiał się tak męczyć z liszem. Czym liczem, dalej nie wiem, czy lisz, czy licz. Bo chociaż pewnie bardziej licz. Bo to jest i cychy, czyli te... Tak, pewnie coś tego typu. Dobra, a wioseczka, wioseczka, wioseczka. W sumie niech będzie tutaj. To tak. To tak. Pobojowisko. W sumie... Nie wiem, czy to mądra decyzja, ale postawię dwie. Ojej, zapomniałem, że to zmienia też pole. Znowu jestem głupkiem. Wiecie, gdybym to postawił tam, to bym miał kolejne pole zajęte i by kolejny pałac tego licza się nie pojawił. No trudno. Dobra. I teraz tak. To super, bo będę mógł usuwać dużo mieć tych całych... Oblivionów. Co w sumie by dało mi gwarancję, że mógłbym bossa pokonać. Jeśli usunąć wszystkiego pałace. Ale no. Tu za to mamy pancerz jeden za każdy lub. Nie sądzę, żeby to było aż takie dobre i 20% pancerza jako obrażenia. Wiecie co? Zaryzykuję. Wiem, że stracę dużo. I teraz też część tego stracę. A żeby nie było, robię to świadomie. Po prostu chcę zostawić sobie 8 ich. I wszystkie pozostałe karty będziemy kłaść, wiecie, po to, żeby... Tam sobie nawet trochę może mniej. Ale ogólnie wiadomo, o co chodzi. Chcę mieć ich tyle, żeby na pewno móc licza pokonać. I ewentualnie, jak już się pojawi, wiecie, szybko się wyleczyć. Ale też... Jakby to najpierw powiedzieć. Zrobiłem to świadomie kosztem tych innych kart. Ryzykowne, owszem. Ale jeśli będę na bieżąco wszystko rozstawiał, to spokojnie mi tego starczy. A, dobra. Może to być głupie, ale niech będzie. Cmentarzysko i kamyczek. Okej. Dobra. O, lepsza zbrojka. Mniej życia, dwa obrony. 7 na kontrol, 8 na unik. A, nie. Fajne, ale nie. Mimo tego, że daje dużo efektów, to nie. I teraz tak. Cmentarzyk. A, niech będzie tu. Bo w sumie czemu nie? Ile ich mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Przy czym potrzebuję ich raz, dwa. Czy nie, tutaj nie w sumie? Czy to jest Wasteland? Ta jest Wasteland. Już się plączę. Ale dobra, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dobra. Czyli trzy mogą mi jeszcze zlecieć. Chociaż oczywiście... Oj, statyw trochę mi puścił. Dobra, już powinno być w porządku. Oczywiście będę starał się jak najwięcej ich zachować, bo jednak każde kolejne będzie mi dawało dużo leczenia. Ale tak. 7 po prostu, te takie minimum musi zostać. Teraz mogę zmniejszyć sobie... Mogę w sumie wsunąć magiczne obrażenia i kontrę kosztem większego pancerza i innych takich fajnych efektów. Dobra. Tutaj 4 pancerza w zamian za magiczne obrażenia. Spory. Dobra, biorę. No tak, oczywiście przeżywalność ważna kwestia, ale całą przeżywalnością... Licza nie pokonam. Czemu lisza? Dalej nie ma. Dobra.
Raz tutaj. I teraz jeśli się uda, to w sumie mam już o jedno mniej pole kolejne do postawienia. Mówię o jedno, bo jednak jeśli już bym miał walczyć z bossem, chciałbym ten las usunąć. Okej. Okay. Wszystkie dalej są. Wiecie, głównie dlatego, że odkryliśmy już ten cały lasek, który... Jak to się nazywa? No wiecie, ten lasek, który ma lepszy efekt. Jak się usunie ten podstawowy las, który jest powiązany z tamtym krwawym. Ten krwawy zdobędę. Dobra, las zwykły. Może być tu, wioska tu w sumie. I są bandyci. Mógłbym ich usunąć, ale... Mówię, teraz będę się tego trzymał po prostu mocno. Tylko po to, żeby to używać, kiedy to jest konieczne, tak maksymalnie. Bo jednak 7, może nawet więcej będę potrzebował. I tak. Piękna masa gór. Chciałem w sumie pagórków, bardziej powinienem powiedzieć i pól. Ale no, najprościej w świecie, mało mnie to interesuje, jak to teraz ułożone. Bardziej naprawdę mnie interesuje, co zrobić, żeby szybko się pozbyć tego bossa. A nie, nie biorę tej tarczy. Pierścionek. Też nie. Okej, kokon pająków. Ryzykowne, nie będę... No jak to się nazywa, nie będę... zaprzeczał, ale... Jeśli go postawimy gdzieś... tu może? Nie będzie aż tak źle. Przynajmniej moim zdaniem. Cztery drugopoziomowe rzeczy. Ta gra chyba naprawdę uważa, że byle jaki śmieć jest dla mnie dobrym przedmiotem. Okej. Nie, dobra. Już chyba mówicie, że znowu straciłem jeden, ale na szczęście nie. Kolejne gobliny. Oj, niedobrze. Ale musimy sobie poradzić, więc... Każdy kolejny goblin, którego nienawidzę, będzie musiał niestety zostać. Bo im bardziej opóźniam bossa, tym gorzej dla mnie. Wiecie, z każdym kolejnym pętlą on jest trochę mocniejszy, więc... O nie, niedobrze. Straciłem jedno. Kolejne. Mamy to. Mamy to. Kolejne osłabienie przeciwko bossowi. Będzie ryzyko z tym, żeby nie było, ja to aktywuję dopiero przed samym starciem ostatecznym. A wcześniej, jakkolwiek źle by miał nie być, postaram się wytrzymać z tym wszystkimi trudnościami. I no. Ostateczności możemy jeszcze rzucić chyba kilka na pozbycie się goblinów. Z mniejszą obrażeniem wszystkim, ale 8 pancerza więcej, no. To oczywista opcja dla mnie. Jeśli chcę przeżyć. Okej, okay, kolejny las. O, dobra, mamy jedno wolne, więc mógłbym sobie teraz rozwalić coś, ale jak już mówiłem, postaram się po prostu tego nie robić za często. No i ta masa. Tak powstaje, jeśli jest chyba... Właśnie dwa... Jeśli są dwa pływiska blisko siebie. I zbrojka. Mniejsze obrażenia na wszystkich. Nie ma wampirów, jest regeneracja. A nie, no może kiedyś się przyda, ale teraz nie. Kolejna góra tutaj. Pobojowisko. W sumie tu bym postawił, to tak dużo nie zmienia, jednak, no. Mówię, muszę stawiać co chcę, gdzie chcę, jak chcę, byleby tylko było postawione. No i tak. Skałka, wioska i cmentarz. A wioskę, w sumie tutaj bandyci niestety znowu, cmentarzysko. Tu. I powiem szczerze, niebezpiecznie już zaczyna brakować miejsca na stawianie. I tylko to będzie jedna wielka po prostu masa pętlowa, gdzie wszystkie pola są groźne. Niestety do bossa nadal daleko. I w sumie gramy tak bez harpy tym razem. Ciężko mi powiedzieć, żeby to było problematyczne. Regeneracja, wampiryzm, prędkość ataku. Może będę tego żałował, ale niech będzie. Dobra. No, co my tu mamy? Lepsze obrażenia. Brak regeneracji, prawda? Takie są bonusy do defensywy, większe obrażenia ogólnie będą i jeszcze wampiryzm. Bierę tego rapiera. Może to naprawdę być dobry wybór. Zbrojka, obrażenia wszystkim, większe bez wampiryzmu, więcej życia, dobra. Dobra. Co to jest?
Jak unikam, to jest szansa na zrobienie od razu kontry. Ale nie, Shieldmaster. Mały procent, ale wiecie, stały efekt. Co moim zdaniem będzie bardzo przydatne w starciu nawet z samym bossem. Nie mówię, wiecie, że to się aktywuje, czy coś, znając mnie, co... Tak. Ale no, coraz bliżej już kresu. Jak tak dalej pójdzie, to może naprawdę za chwilę będziemy w stanie już zmierzyć się z tym bossem. Co ciekawe, dalej jesteśmy przy max HP, więc... Albo mamy farta, albo jakoś tak naprawdę słabi się zrobili, czy coś. Ale tutaj już może być masakra. Proszę tylko, gro. Pozwól mi w spokoju naprawdę to osiągnąć. Bo ja nie pragnę dzisiaj niczego innego, niż właśnie pokonać tego bossa. Owszem, żeby nie było, wiem, że tam, dajmy na to, nie wiem, odbudowanie farmy, jeszcze odblokowanie miliona innych rzeczy, to też przyjemna sprawa, ale bardziej mi zależy na tym, żeby zemścić się na bossie. Niedobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, dalej mamy zapas, ale niebezpiecznie zaczynam dobywać dużo rzeczy, które mogą spowodować, przynajmniej mogą, że zaraz znikną mi wszystkie obliwiony. I znowu dostaliśmy to coś. Orb of Expansion. Wiecie co? Wydaje mi się, że ktoś po prostu dostaje się bardzo dużo rzeczy kładzie na planszę. Jeśli tak jest, no to w sumie teraz już wiem, co robić, żeby to dostawać. A jeśli nie, to trudno mi powiedzieć. Większe prędkości, większe obrażenie na wszystkich, bez regeneracji wampiryzmu. Nie. Nie. Gdzie by to mogło się przydać? Tutaj? W sumie tak. Dobra, gro. Jesteśmy blisko celu. Więc byłbym wdzięczny, gdybyś przy następnej pętli, jak ta się skończy, mi dała wszystko, co jest potrzebne, żeby raz na zawsze zakończyć ten problem. Czyli pozbyć się pierwszego bossa. Dobra, skarpę tu. Polana tu. Pająki. Nie ma dobrego miejsca dla tych pająków, więc tutaj niech staną po prostu. Wiem, że to może być głupie, ale czuję, że te pająki, jeśli tam staną, to nie będą aż tyle krzywd robić, co gdyby stały gdzieś indziej. Dobra, fajnie, fajnie. Lepsza koszula, duży wampiryzm, nie ma obrażeń na wszystkich. Dobra, biorę. Biorę. 10 na wampiryzmie, kiedy biją mnie za... kilka. Nie, dobra, jestem już na tym etapie, że zwykły przeciwnik jest dla mnie niczym. Więc jest chyba w porządku. Oczywiście wiadomo, że te obrażenia są losowe i mogą się trafić większe niż moje leczenie pewnie. Ale jest dobrze. Co my tu mamy? Obrażenia wszystkich, nie? Nie? Większa obrona, ale nie. Obrona kosztem obrażeń nie jest niczym rozsądnym. Dobra. Dobra, nawet nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Po prostu czuję, że to może być to podejście. Tu? Okej. Niestety nie wywołało to kolejnych goblinów. I tak, możecie się tego dziwić, że mówię niestety, ale... No teraz dla mnie goblin byłby jak błogosławieństwo. To jeśli się nie mylę, każdy obóz goblinów też przyspiesza pojawienie się bossa. Okej, skałka zwykła. No i duch, ducha. Ciekawe, czy może być duch, ducha, ducha. Wiecie, o co chodzi. Przynajmniej mam nadzieję, że wiecie, w sumie. No. Aż tak strasznie oczywiste to nie jest. Ale dobra. Dużo skały. I straciliśmy kolejne obliwiony. I tak. Kładzenie pól generuje właśnie te... pola zmian, że tak to nazwę. Czyżby? Mamy to! Mamy to. Mamy to. Udało się. W tym podejściu zmierzymy się z bossem. Miejmy nadzieję, że go pokonamy. Czuję po prostu tą moc przepływającą. Żeby nie byłby kładł każde pole teraz, na które trafimy. Najchętniej już za bohaterem. Ale jednak.
I ta epicka muzyka. Zwiastująca kres. Jeśli udało się, wiesz, jeszcze zrobić coś, co nam będzie wspierało nas na zasadzie przyspieszania ataków czy coś, to byłoby jeszcze super. Aj, to nie będzie łatwa bitwa. To mogę wam powiedzieć. Ale czuję, że jesteśmy na mocy, żeby ją zwyciężyć. A jak nie, to tego będę się wkurzał, że straciłem większość zapasów. Ale w sumie, jeśli nie teraz, to kiedy? Jak nie to, co po prostu? A, dobra, to ile mam obrony? 24, tutaj 22 tylko, dobrze. Może pomyślę o tamtej tarczce, ale raczej muszę sobie odpuścić. Teraz właśnie są, wiecie, wszystkie efekty, niż powiedzmy jak w przypadku tej tarczy, unik tylko. Żeby nie było polegać na uniku, mieć jakiś tam unik, powiedzmy 100% fajnie, tylko ciężko to osiągnąć i doświadczenia, wiem już z tą grą, że wiecie, no. Jeśli chcę po coś mocno grać, to nie zawsze przychodzi. Większe obrażenia, obrażenia magiczne. Tracę wampiryzm, ale zyskuję inne rzeczy. Dobra. Dobra. Nie, w sumie co jest najpiękniejsze i tak w tej sytuacji? Nieważne co się stanie, bitwę z bossem zaczynam na pełnym życiu. Z trzema miksturami. Bo właśnie mamy dużo tych oblivionów, więc jak będę mocno ranny czy coś, to zarzucam obliviona i mamy spokój z życiem. I okej, co by tu jeszcze się przydało? Szczerze, ze wszystkich tych opcji tylko to teraz ma sens. Bo chyba mam jakieś szanse na unik? Niestety, chyba nie. Ale nawet jeśli jest jakaś, powiedzmy, bazowa szansa na to, to tak. Przy tej bazowej szansie nawet zawsze lepiej będzie mieć to szansę na to, niż jakieś tam, powiedzmy, efekty, które nie wpływają na nic. Bo nie mam tą regenerację, ale jak już będę na 30% tak zdrowia, to wiecie, to oznacza mój koniec, więc po raz kolejny powiem to, co mówię. Nie ma sensu polegać na czymś, co jest zbyt rzadkie, żeby zadziałało. Po prostu mam za małą regenerację, wiecie, żeby to. Jak jesteś poniżej 30%, dostajesz podwójną regenerację, miało coś naprawdę zmienić. Okej. Czyli to dalej moje życie. Jest dobrze. Regeneracja. I unik, kontratak, speed i wampiryzm. Szczerze, wezmę to. Jak już mam coś, co polega trochę na uniku, to te 10% uniku chociaż mi się przydało. No i fajnie by było też mieć kontry i inne takie rzeczy, ale no, niestety, wszystkiego nie da się mieć. Okej, bohater jest tutaj. Ale no, jeszcze dużo niebezpiecznych pól. A zaraz trzeba będzie rzucać już... No tymi, jak to się nazywa. O, większe obrażenia. Ale nie wiem, czy zwiększenie obrażeń tyle. Nie, dobra, ma sens. Mam nadzieję, że to będzie, wiecie, coś jeszcze lepszego, ale... Nie. Chyba będę musiał to wziąć. Znowu powiedziałem wziąć. Wziąć! Wziąć, głupi gwiezdny kluczu. Naucz się mówić po polskiemu. Dobra. Powiem wam szczerze, nie spodziewałem się, że moja frustracja z powodu farmy, którymi skraszowały grę, przerodzi się w moją szansę na pokonanie bossa. Ale widać, że już się zaczynają większe problemy z życiem, nie tylko. Okej, nie ma wampiryzmu, jest regeneracja z prędkości. Dobra, biorę. Biorę, oczywiście. Obrona i prędkość ataku. Może to wezmę. Przy tym podkreślam może, bo jeszcze nie jestem przekonany. Chyba najwyższa pora już pomału zarzucać, bo w sumie patrząc na to, ile mamy życia, to tak. Pole bitwy niech będzie tu, bo w sumie to nie ma znaczenia. I tak to już jest nasza ostatnia pętla. Zostawiam po prostu wszystko z nadzieją na to, że dostanę tamto. I tak, pałac licza. Jeszcze tu jest pałac. I tutaj. Mhm.
Mamy jeszcze trzy. Powiedzmy sobie szczerze, z tym poczekam na moment, kiedy będziemy już przed bossem, żeby się wyleczyć. Po prostu jak już będzie ta krytyczna sytuacja. Okej. Okay. Chyba będę musiał wziąć szczerze ten pierścień. I tamtą moczugę. Okej, okay. Trudno. Robię to już teraz. Nie ukrywając, co teraz bliżej to po prostu jest. Obrona, mniejsza prędkość bez regeneracji, ale większy pancerz, trochę więcej życia biorę. Leciłem cały wampiryzm. Możemy to zgubić, nie ukrywając, ale... Jeśli podjąłem taką głupią decyzję teraz, przez co zginę, to... To się załamie, powiem szczerze. Ale może jeszcze jest szansa. Najgorszym w sumie to może teraz się stać, to stracić Oblivion. Ale na szczęście go nie straciłem, więc tak. Stawiamy co się da, gdzie się da. Oczywiście licząc na to, że te rezultaty będą jak najlepsze dla nas. Dobra. I teraz tak. Po pierwsze to trzeba już zniszczyć. Żeby tam, wiecie, żeby tam to się przemieniło i było jak najbardziej skuteczne. No, teraz, gro, proszę cię. Musiałaś. Dobra, stawiam co się da, jak się da. Ostatnie dwa Obliviony. Na coś, co by mogło przeszkodzić, chociaż w sumie wielkiego znaczenia nie ma, na co to rzucę. I jesteśmy! Bossu! Jak to jest możliwe? A cicho tam, mam coś do... Jak to się nazywa? Do uzgodnienia. Oj. Mam trzy mikstury, ale wiecie co, nie wiem, czy to mnie uratuje. Oj. Może się uda, może się uda. Pamiętajcie, 20% życia i boss pada. Udało się! Udało się! Nie, ja nie wierzę. Ale, wow, ten las naprawdę nas uratował. Nonsens. To jest niemożliwe. Z tak wielu powodów. Nie rozumiem. Teraz przywróć wszystko. Tak jak to było wcześniej. Nie mogę. Już wykonałem swoje zadanie. Nawet jeśli... rezultaty nie są perfekcyjne. Nie jesteś w pozycji, by odmówić. Ty... kupo kości. On od razu dostał... On już dostał wszystko, co mogłem zebrać. Ja tylko chciałem zobaczyć, jak nasza krucjata przeciwko wszechświatowi się zakończy. Być świadkiem, co mogłoby się z tego narodzić. Moja obecność nie jest już wymagana. Kim jest on? Rozumiem. Jesteście jakoś połączeni, czy nie? To dlatego. Niedługo się przekonasz. Ta anomalia nie ucieknie jego uwadze. Teraz... Aha. Teraz moje wytłumaczenia byłyby dla ciebie bezsensowne. Oszczędź mi swojego biadolenia i po prostu zgiń. Jeśli ta kupa kości mówiła prawdę, wygląda na to, że mam dłuższą przygodę przed sobą, czy dłuższą podróż przed sobą. Zbuduję cały mój świat od podstaw, jeśli będę musiał. I czaszka tego potwora będzie idealną cegiełką na fundację tego wszystkiego. Są podstawy. Okej, okay. I co to jest? Jedna nagroda? Będą dostać jakieś zapasy i teraz co? Aha. Jakieś...
Powiem wam szczerze, nie rozumiem tego, ale okej. 2% na to, że dostanie się pełną jakiejś nagrody. 2% szans na to, że dostaniemy pełen zasób zamiast kawałku. Plus 1 do wskrzeszeń. A 5% szans na to, że pojawi się skrzynia na wrogu. A to? Czyli co, chwila, ja odblokowałem jakieś takie jakby wzmocnienie globalne? Z tego można iść dalej. Fajne, ale wiecie co? Skoro mamy jakieś kule nieśmiertelności, żółtą czaszkę chyba i jakieś takie inne rzeczy, nie wiem, że nie jest tego dużo, ale powracamy. Ej, wszyscy, słuchajcie! Licz zginął! Klątwa została zdjęta, ale... Który licz? Która klątwa? Wierzę ci oczywiście, ale... Nie mam pojęcia, o czym ty mówisz. Nie pamiętasz umarłego czarownika? Tego w szanym płaszczu, trzymającego... Scepter to w sumie coś na zasadzie... Różdżki, berła, czy coś tego typu. Pokryty nebulami gwiezdnymi, latający nad światem, latający na swoich błyszczących skrzydłach i jedząc kawałek świata, świat kawałek kawałku? To dziwne. Wszystko wydaje się tutaj takie same. Czemu? Wygląda na to, że nie jest on jedynym powodem tej ciemności. Ten szkielet wspomniał jakiegoś jego. Kimkolwiek on jest, musi mieć coś związanego z tym całym światem. Wygląda to, że nie mam innej opcji niż po prostu kontynuować moje ekspedycje. Okej. I tu jest jakiś inny. Co tu jest? Wrogowie mają od jednej do dwóch zdolności. Siła wrogów normalna. 3%... jak to się nazywa? 3% życia na pętle, 40% bonusowych zasobów, maksymalna ilość zasobów 20. Aha, czyli tutaj po prostu każdy kolejny będzie trudniejszy. Dobra, wiecie co? Jeszcze nie rozumiem do końca, jak to działa, ale zdobyliśmy jakąś nagrodę, więc... Żeby nie było, to jest tylko moja interpretacja, ale podejrzewam, że może okazać się, jakobyśmy mogli walczyć z tym liszem jeszcze kilkukrotnie dla tych innych, wiecie, jego nagród. A może to jest tak, że po prostu za każdego kolejnego bossa możemy wybrać jedną z tych trzech, czy coś. Ciężko mi powiedzieć. Zresztą mniejsza z tym, nie będziemy się tym teraz przejmować. Raczej, jeśli już teraz chciałbym zobaczyć, co tu można zrobić. Można coś ulepszyć, oczywiście. Typu... Więcej miksturek, lepsze działanie mikstur. Kuchnia, co spowoduje. Większa moc lecznicza. Tu nie możemy ulepszyć, ale to by dało dostęp do dowolnych zasobów. Oczywiście potrzeba czegoś, czego nawet nie mamy. Tu byśmy dostali miasto, ale też nie mamy niczego dosłownie prawie, co jest to potrzebne. Powiem szczerze, ze wszystkich rzeczy to teraz... Oj. Ojej, nie. Chciałbym odbudować farmę, wiecie. Powiedzieć o tym, że no, musimy po prostu farmę odzyskać i tyle. Ale no... zobaczyłem to. Więc tak... może to być głupie, ale wybaczcie, no ja muszę... nie obrzeć się po prostu nowej klasie. O, też jesteś zainteresowany, he? Nie każdy to docenia. Nie każdy rozumie. Ludzie mogą służyć nie tylko swoim głosem, ale też swoimi kośćmi, mieczami, łukami. Aha. I oni nie są źli, jeśli się ich nie boisz. A, masz rację. Muszę tylko podnieść rękę i... Czekaj! Nigdy nie zrobiłem czegoś takiego wcześniej, jeśli dobrze pamiętam. Rzemiosło uczy się samo. Często przez księgi lub słowa. Lub przez ściany i kamienie w swoim przypadku. To nietypowy sposób. Dobra. Mamy więc kolejną postać. I w sumie tym razem cel prosty. Zbieram na farmę.
potem na inne rzeczy i... wow. No nieźle. Można to ulepszyć? Nie, nie można. Powiem wam szczerze, teraz nie wiem, czy iść już na drugą pętlę, czy... nie, chociaż raczej powiem szczerze, żebym poszedł jeszcze raz na pierwszą. Spróbował zobaczyć, jak działa nekromanta. Bo tak się go nazywał. I on ma książkę, pierścionek i amulet. I jak on działa? A, wzywa szkielety, które walczą zamiast ich mistrza. Numer i potęga tych szkieletów, czy moc, jest zależna od wyposażenia i umiejętności nekromanty. Prędkość ataku, regeneracja, unik, obrona, jakość wezwania, czy coś takiego? I moc szkieletów. I oczywiście wyposażenie dla wojownika, ale ciężko mi powiedzieć coś więcej, a muszę to sprawdzić po prostu. Dobra, zobaczmy naprawdę, jak to będzie działało. A. Czyli jak na komandę coś po prostu macham ręką, to wzywa szkielety, które za mnie walczą. Okej, tego nie mogę, magiczne HP? Czym jest magiczne HP? No, jakaś nowa statystyka. Dobra, więc magiczne HP 30, obrona 2, regeneracja 0,5. Okej. Okej? Mam jakiś biały pasek życia. Powiem wam szczerze, nie za bardzo rozumiem, co tu się dzieje, ale... już mi się to podoba. Naprawdę, mówiąc szczerze, mi się to podoba i to bardzo nawet. Ja mam pasek życia, który jest powyżej mojego zwykłego HP. Okej. I co tu mamy? Poziom szkieletów plus 0,94. Grimoire. Okej. Nie wiem, czy mogę powiedzieć coś więcej niż... okej, po prostu... tak. Wow. Powiem szczerze... wow. Naprawdę, nie jestem w stanie inaczej tego określić niż wow, ale... Po prostu zapowiada się... potężnie. Możliwość wezwania sobie armii, która będzie za mnie walczyła. Pomyślcie sobie, żeby tak wezwać ich dużo, to tak de facto... strasznie szybko będziemy mogli rozwalać wszystkich wrogów. Tylko prędkość ataku podbić i powinno być gotowe. A w ogóle, wow, ciekawa sprawa. Bardzo ciekawa. I mówiąc szczerze, już nekromanta mnie kupił. Może mnie było, ja lubię tam strasznie, powiedzmy, tematyki łotrzykowskiej, coś, ale... wiecie, jeśli chodzi o różne klasy, coś takie w RPG-ach nie tylko, ale... magia. Magiczne, po prostu zabawy. Oj, to jest po prostu mój żywioł. Najlepszy i tak dla mnie zawsze jest, powiedzmy, mag, który ma jakiś sposób na walkę. W zwarciu najlepiej. Czyli, no, oczywiście jakieś tam magiczne pociski czy coś, super. Czy coś, ale zawsze jakiś kostur, który dobrze się synergiuje z bohaterem. Czy w przypadku tak jak nawet D&D są zaklęcia dotykowe. Takie rzeczy po prostu też uwielbiam. Okej, regeneracja, zawsze coś, magiczne HP, tylko nie biorę. To nie ma sensu. Ale no, mówiąc szczerze, po prostu... takie rzeczy jak właśnie jakiś mag zawsze były jednymi z moich najbardziej lubianych. I tutaj teraz proszę, mamy nekromantę. Jak go ostatnio odkryłem, nie będę ukrywał, zaciekawił mnie to bardzo, ale nie spodziewałem się aż czegoś takiego fajnego. Po prostu to jest naprawdę mocno unikalny sposób. I kolejny plus 0,27, ja sobie nie potrafię. Do potęgi szkieletów. Dobra. Widać, że nie jest dobrze, bo ten szkielet przebił się przez moją bańkę. Ale w sumie im dłużej trwa bitwa, tym lepiej dla... mnie. Czekajcie, co? O! Coś tam... aha, czyli ja mam jakąś maksymalną ilość szkieletów, które mogę mieć. A jak już je mam, to potem atakuję też. I co my tu mamy? Poziom szkieleta 1,89. Plus 24%... fajne. I ponad drugi poziom szkieleta mamy dzięki temu. Nie wiem, co to powoduje, wiecie, ale chyba coś fajnego. Zdecydowanie więcej biją. Tyle to mogę powiedzieć, ale... chyba nic więcej, co nie będzie oferowało. Wiecie, spodziewam się, że może będą być szybciej czy coś, ale... no coś tak nie widzę. Chwila, co? Czy pojawił jakiś inny szkielet?
Okej. Czyli istnieją różne rodzaje szkieletów do wzywania. Fajne, nawet bardzo. I o, od razu się wezwał ten. Wow. Co sam tu mamy? O, ciężki wybór, bo fajny pierścionek, ale wiecie co, chyba spasuje, bo tu mam prędkość ataku, co przyspiesza wzywanie, z tego co zauważyłem. No to, no poziom szkieletów, chyba jeśli się gra nekromantą, to szkielet jest najważniejszym, co istnieje, więc no to, tak ciężko byłoby mi to porzucić. Więc tak. W ogóle patrzcie, za każdym razem na początku on się wzywa. I co? Szkielet obrońca. Pierwszy cel? Aha, czyli to chyba jakiś szkielet, którego zawsze na początku biją. Dobra, tutaj jeszcze większy bonus do szkieletów? Tak, ale nie ma tego plus 24% summon quality, więc... Jestem skłonny powiedzieć, że bardziej mi zależy na tym summon quality niż na summon level. A co tu mamy? Więcej magicznego HP kosztem mniejszych innych rzeczy. Oczywiście, że biorę, bo to magiczne HP to po prostu... jakieś naprawdę potężne coś, tak delikatnie mówiąc. Wow. Chyba powiem szczerze, już jak podoba mi się zamysł sam sobie łotrzyka, wykonanie już niekoniecznie. Tak, nekromanty i zamysł i wykonanie wydaje się być super. O, właśnie pierścionek. Co to jest? Obrona 2, mniejsza prędkość ataku znacznie, ale obrona i unik, niepotrzebne. Na razie mam tyle magicznego HP, że to po prostu nic nie zmienia, nie. Nic cennego. I znowu ten fajniejszy szkielet się pokazał. Więc super. W sumie, wiecie co, mi tak trochę jeszcze zastanawia? Czy to w ogóle te latarnie mają jakieś... sens na nekromancie? Zepsułem. Tak. Powiem szczerze, chyba nie. Więc... żeby nie było, będę je stawiał, bo chciałbym spróbować, wiecie, może nekromantom nawet pokonać teraz niszę. To byłoby bardzo dziwne, gdyby mi się udało, ale no. Co tu mamy? O, znowu nie ma samą quality, ale... O, ale attack speed. O, będę tego żałował. Ale niech będziesz, mamy trzeci poziom szkieleta aż. I na pewno zwiększa to mi statystyki, ale ponadto to nie wiem, co jeszcze może. Dobra. Tak, pajaki niech będą tutaj. Latarnia w sumie. No, mówiąc szczerze, mówię, stawiam tylko dlatego, że chcę sprawdzić, czy nekromanta pokona Lisza bez problemu. No i też po części byliczę na to, że wiecie, jakiś dialog może się pokazać, który przedstawi nam nekromantę, jak wygląda z perspektywy tej całkowitej, bo tutaj na tym, powiedzmy, pixel arcie wygląda super. A, pierścionek jakiś fajny? Quality 22%. Wziąłbym to zamiast prędkości ataków, skoro i tak mam ją podbitą książką. Jak mówiłem, summon quality wydaje mi się być też takie dosyć istotne. Regeneracja, nie. Nie. Więc nie ma co. Dobra. Mamy dwa obliwione, oczywiście czekające na okazję spotkania się z bossem ewentualnie. Ale dotrwamy. Albo nie stwierdzę, że mam wystarczająco dużo materiałów, żeby po prostu powiedzieć pas, bo jednak... jeśli mam odbudować farmy, co miało być w sumie tak de facto jednym z pierwszych celów, to przydałoby się mieć zasoby na to. I teraz tak, tutaj mogę postawić te góry. No w końcu gobliny. I dobra. Jak na razie muszę wam powiedzieć, z moich obserwacji nekromanta jest znacznie łatwiejszy od wojownika. Owszem, wojownik sam w sobie może działać i od początku jest taki potężny, a tutaj trochę jest to zależne od tego, wiecie, coś jakie szkielety mi się wezwą i w ogóle. Ale no, nie będę też może tak mówił, że jest słabszy czy coś, bo jednak sam przez się to pokazuje, że mam jakieś życie, które zawsze na początku mam po prostu takie jakby coś na zasadzie jakiejś bariery. Tak, w sumie najłatwiej to można wytłumaczyć na zasadzie jakiejś bariery magicznej czy coś. I nie dość, że mam coś takiego, to jeszcze mam szkielety, które za mnie walczą, ja tylko je wzywam. Więc... tak. Magic HP, ale mniejsze to nie, nie ma sensu w sumie nawet chyba czegokolwiek tutaj ruszać. Nie ma co ruszać. Dobra, teraz pajaki, niech będą w sumie tu, bo z wielkiej różnicy mi to nie robi, gdzie one się pojawią. No i tak, goblin. Bije mi po 14, 15 czy coś. A ja w tym czasie, kiedy przyjmuję te ciosy, powiedzmy na klatę, to moje szkielety ubijają wszystko. I teraz co my tu mamy? O, plus 4% tak speeda, regeneracja, unik, 24% sound quality. Mógłbym wziąć to zamiast tamtego i bym miał
to prawda, znowu poziom szkieletów 2 coś. Ale powiem szczerze, że samą quality mi się wydaje być istotniejsza. Chociaż... w sumie nie do końca chyba rozumiem nawet jak ono działa. Bo summon quality, ok, ale pojawią się ci zwykli, to quality nie zmienia za dużo. Okej, okay, teraz jeszcze chwilowo mamy... A. Krawędź już niemożliwego. 20% szans na przekroczenie numeru szkieletów i wezwanie dwóch podczas ostatniego wezwania, tutaj plus jeden do maksymalnej liczby szkieletów. No, oczywiście, że wezmę coś z pewniakiem. Co my tutaj mamy? Dużo wyższy poziom, mniejsza prędkość ataku. Biorę. A teraz czuję, że to będzie jeszcze łatwiejsze, jakbym miał trzy szkielety w sumie. Bo za rzadko będę je wzywał. Już się przebiłem przez moją bańkę, co jest niebezpieczne, ale... trzy szkielety. Trzy szkielety, no. Czuć, że tutaj to jest jednak bardziej zależne od ekwipunku od wojownika zwykłego. Przynajmniej w mojej opinii, żeby nie było. Ale tak, poza tym, że czuć, że jest to zależne bardziej, co... czuć też tą moc, można powiedzieć, która płynie od grania nekromantem. W sumie po prostu obrażenia na pewno będzie wyciągał dużo wyższe niż sam sobie wojak. A żeby nie było, jak obrażenia ma dużo wyższe, to przeżywalność też nie jest aż taka istotna. Bo w sumie, jeśli obrażenia duże biją szkielety, to ja mogę nawet być papierkiem, a one i tak wystarczająco szybko go, no, tego wroga pokonają, że nie będę musiał się tym przejmować. Nie tylko to, pomyślcie też sobie o jednej rzeczy. Są wrogowie, którzy mają wysokie szanse na unik, jak komary. Tak. A tutaj mamy szkielety. Szkielety, których jest dużo. Przynajmniej na mój rozum, że tak nazwę, jest ich dużo, bo w sumie dla mnie trzy szkielety to już jest sporo. Więc pomyślcie sobie w ten sposób. Mant to jest w sumie dwa szkielety, trzy, jeśli mam ten talent odpowiedni. I w tym momencie komar raczej, okej, będzie unikał, ale wątpię, żebym miał unikać wszystkiego i wszystkich. Dobra, teraz tu mamy 5 obrony i niewiele więcej magicznego HP, ale dobra, biorę, bo oczywiście więcej jeszcze obrona. Mówię, że to HP będzie nie dosyć, że mniej spadało, to jeszcze mam go więcej. Super. Tak, ta palanka tutaj, to mogę postawić w sumie. W sumie tu. Wielkiego znaczenia to nimi nie robi. Bo czuję po prostu tą moc, że nieważne goblin, nieważne co, po prostu... co by to było, nie było, my to pokonamy. No. Więc tak. O, super. Mamy kolejną rzecz, która może pomóc w starciu później. Pole bitwy. Tutaj niech będzie, tutaj to. Skarbiec postawię, bo czemu by nie, a chociaż... żeby nie było, nie czuję, żeby on był aż tak teraz potrzebny, czy coś. Ale dobra, mniejsza z tym. Książka lepsza. Nie daje prędkości ataku. W teorii lepsza, ale czy w praktyce jest też taka? Tutaj... nie, no dobra, na pewno jest, bo w sumie daje ponad 4 samo z siebie, więc biorę. Nawet jeśli to kilka procent prędkości ataku mi spadnie, co... ważniejsze jest to, żeby szkielet, jak już się wezwie, był potężny niż to, żeby przezwał się kilka procent szybciej. Widzę, że pierwsze wyzwanie to mam zawsze prawie już gotowe, więc tak. Moc szkieletów jest zdecydowanie ważniejsza w takim wypadku. Skoro i tak jednego szkieleta mamy zawsze od razu na start. Bo jak będziemy mieli jednego mocnego, to on sobie poradzi. A ewentualnie w najgorszym wypadku po prostu wezwiemy drugiego i tak po jakimś czasie, więc to nie będzie taki wielki problem. Wow. Teraz są nawet momenty, w których jak widać nie ma czasu na wezwanie drugiego. W sumie nie wiem, czy się z tego powodu cieszyć, czy smucić, czy co. Oj, bandyci przebili się przez wszystko. I ze z łatwością. Chociaż przez tamtą bańkę się przebili, tutaj już niekoniecznie. Co my tu mamy? Bez samą quality niestety. Nie. To mogę wziąć, bo jednak zawsze jakiś plusik niewielki. Więc no, jest dobrze. Skałka. W sumie spróbujemy zrobić może jazdo harpi. Jeśli się uda, to będzie fajnie, jeśli nie, to... i tak się nic nie zmieni, tak na główną miarę. Uuu, szkielet mi padł. Okej.
magiczne HP więcej, nie ma obrony, ale jest prędkość ataku i poziom szkieletów. Więc definitywnie warte to jest uwagi. Dobra. Dobra, po prostu, no nie wiem, co ja więcej wam mam mówić. Odcinek będzie długi, bo w sumie nie chciałbym przerywać tego wszystkiego. W szczególności, że nie mamy ani surowców, ani niczego takiego, co by jeszcze można było powiedzieć, że jest na tyle dobre, że warto było przerwać po prostu przebieg dla tego czegoś. Więc tak. Jeszcze chwilę posiedzimy. I tak, przebijałem się dosyć mocno przez to. Ale nadal liczę, żeby było ryzykownie. Bo tylko jeśli są jakieś, wiecie, wielkie grupy wrogów. Póki nie ma ich aż tak strasznie dużo nagromadzonych, to w sumie jakoś sobie radzi ten nekromanta. Przy czym jakoś to mam się, wiecie, 4 i więcej. Tak jest 3, to proszę. Spokojnie się nie przebiją. A to też to zależy trochę od tego, jaki szkielet się wezmie, więc... Ciężko to mówić o... Jak to się nazywało? Ciągłości. Mocno. Dobra, to kolejny niech będzie tutaj. I to niech będzie tu. W sumie to wielki rzut naprawdę nie robi. I co tu mamy? Więcej magicznego HP, ale nie ma... Nie mamy rzeczy dla szkieletów. I w sumie to jest chyba największa trudność. Balansowanie między szkieletami, a statystykami, które pośrednio na nie wpływają, tak wiecie, to moje życie, czy prędkość ataku, która przyspiesza wzywanie samo w sobie. Nie. Na obecny moment nie widzę tu niczego, co by było na tyle zachęcające, żebym mógł zrezygnować z tego, co mam. Na rzecz tego wszystkiego. I cóż, dobra. Jakoś sobie radzimy, jest fajnie tylko. Nadal? Pomimo tego, że już graliśmy dosyć długo czy coś, nie wiem, co zrobić, żeby odblokować sobie te miejsca pozostałe, wiecie. To takie trochę zaskakujące i może niepokojące, że dalej tego nie odkryłem, bo pewnie to jest jakieś oczywiste, a ja dalej nie wiem. Ale no. I tak robimy spore postępy, jestem z nich bardzo zadowolony, więc... Zamiast zresztą gadać głupoty już. Ale co dziwić, już prawie godzina nagrania. Ja nie przywykłem do takiego długiego grania. I gadania do monitora. O, dobra, co my tu mamy? Summon Quality. Są Quality, nie Quality. Evasion, inne rzeczy. Oczywiście, że to wymieniam. Mniej pancerza. Oj, nie, no ciężki wybór, ale patrzcie. Max Skeletons. Czyli można jeszcze bardziej powiększyć swój limit chyba. Nie. Są jakieś fajne opcje, ale ciężko mnie tutaj teraz wybrać, szczerze mówiąc. Całkowicie szczerze, naprawdę ciężko mi cokolwiek wybrać, bo przy okazji mam achievement. No chyba był za położenie 1000 kart. Ale no. Dawaj ta szkielety. Bita za bita. Zdecydowanie teraz jedyne co bym mógł wziąć, to sobie prędkość ataku już podbić. I za tym idzie osiągnąć status, na którym będę mógł szybciej szkielety przywoływać. Dobra, co tu mamy? Porzucając... Jak to się nazywa? Zmniejszając swój unik. A nie. Po prostu lepsza wersja tego. Zmniejszając trochę prędkość ataku, jeśli się nie mylę, to zwiększyliśmy wszystkie inne rzeczy. A dobra, mniejsza. Co my tu mamy? Dobra. Czyli to coś, co odblokowaliśmy tam, to teraz trzeba ty wybierać jako to. Na spoko. Pędamentny, 0,5 bonusu do energetycznego i zbroi za każdego przywołanego jednego szkieleta. Po tym jak bohater otrzyma bezpośrednie obrażenia, wszystkie szkielety mają 15% szans na zrobienie kontrataku. No, powiem szczerze, wezmę to, bo to mnie zastanawia, czym jest ten pancerz. Chyba, że mam tutaj gdzieś napisane, gdzie jest ten cały właśnie Energy Armor. Nie widzę. Mówię szczerze, nie widzę co niczego. Może zaraz zobaczymy.
Dobra, zauważyłem, patrzcie. Patrzcie na Magic Cup'a. Wyzwanie szkieletów permanentnie mi zwiększa to. Co drugi szkielet zwiększa mi to o jeden. Więc... wow. Za dobra opcja. Gdybym tylko zdobył szybciej, to byłoby jeszcze lepiej, ale... no nie będę narzekał, i tak nie jest źle. I w sumie jesteśmy blisko już bossa. Co prawda nie czuję, żebym miał z nim szansę, mówiąc szczerze. Jakieś wielkie, żeby nie było. Chociaż może jeśli szkielet dobrze się trafią, to będę miał szansę. Ale no. Definitywnie, jeśli podczas tej pętli nie uda się go wezwać, to nie idę. Jeśli uda się, natomiast no to... czemu by nie? Spróbuję swoich sił przeciwko temu trupkowi. Bo jednak, nie ukrywajmy, na niego drugi raz to będzie naprawdę wielki sukces i dowód na to, że nekromant jest jednak dużo potężniejszy niż wojownik. I tak, definitywnie zaraz się pojawi, więc musimy być gotowi, żeby usunąć jego pałaca. Bo już widać, że na tej pętli będziemy go mieć. Chyba, że już nie da się z nim walczyć, wiecie. To wtedy... trochę zmarnowałem. Chyba, co my tu mamy? Okej. Mniej prędkości ataku, dodatkowo szkielet zamiast poziomu szkieleta delikatnie. Więcej magicznego, no i właśnie dodatkowy szkielet, więc wezmę. Wezmę szczerze. Prędkość ataku, mówię, przydatna rzecz, ale... to magiczne HP też jest bardzo ważne dla mojej przeżywalności. No co tu jest? Max... szkieleton. Wiecie co? Pewnie to będzie głupota. Summon quality znacznie się obniży, ale... tyle prędkości ataku, jeszcze szans, jeszcze możliwość posiadania jeszcze większej ilości szkieletów. Czuję, że to po prostu jest konieczne, jeśli chcę walczyć z bossem. Zobaczcie, jaką piękna armia. Aha! Czyli... w pewnym momencie zamiast się pojawiać zwykłych, to się pojawiają jacyś tacy specjalni. Mhm. Dobra, dużo tych pałaców niestety wywołał i teraz będzie mocniejszy niż to, co było na wojowniku. O 10%. No i pewnie i tak nie damy rady. Hell no, mówiąc szczerze, chciałem sprawdzić. Przy końcu po prostu pętli i zdecydujemy, czy bierzemy to, co się trafiło, czy jednak lepiej uciec. Ale tak, na obecny moment w sumie ostatnie, co mi zostało, to tylko liczyć na to, że tak... jakimś cudem sobie poradzimy z tym wszystkim. Tyle w temacie. Chociaż patrzę na to, ile rzeczy już tutaj nagromadziłem, to jednak niechętnie bym przegrywał, więc tak... chociaż już widać, że nawet gobliny zwykle się przebijają przez tarczkę i szybko mnie unicestwiają. Dobra, może nie aż tak szybko, ale rozumiecie, o co chodzi. I co to jest? A, mniej tego. Unik, prędkość taka obrona. A nie, nie ma maksymalnych szkieletów. A teraz powiem szczerze, czuję, że maksymalny szkielet to jest to, czego najbardziej potrzebuję ze wszystkich. Jednak tak, bez maksymalnych szkieletów po prostu... wiem, że na pewno boss mnie pokona tak. Jeśli miał maksymalne szkielety i jeszcze wyższy poziom szkieletu dla przykładu, no to wtedy jestem w stanie powiedzieć, że może jestem w stanie pokonać. Bez problemu. Chociaż oczywiście teraz będzie też ciężej, bo dostaję dużo gorsze szkielety w teorii. Przez to, że tak, nie mam tego skeleton quality, tego 40 parę procent. Ale no co zrobić? Moja decyzja. Okej. Tutaj mam lepsze summon quality? Tak. Tyle samo level, lepszy quality. Biorę. Każdy procent, wiecie, quality teraz jest naprawdę cenny, jeśli chcę sobie poradzić. I tak, szóstka. Co ciekawe, ten sam poziom, ale ta książka patrzy, jakie ma kiepskie level. Stracę na tym chyba. Chyba. Chociaż czekajcie, tam mamy 4,90, tutaj mamy... nie, w teorii
Patrzcie. Wydawało się słabsze, ale jest naprawdę lepsze. Więc tak. Może dzięki temu będę miał teraz trochę lepsze szkielety. Ale dobra, mniejsza z tym. Po prostu patrzmy, jak to wszystko idzie. Poziom szkieletów, ale w zamian za jednego maxi nie. Chciałbym, ale wiecie. Czuję, że te max szkielety po prostu są aż zbyt istotne, żeby z nich rezygnować tak łatwo. W sumie te wszystkie rzeczy, które teraz mam, co i tak dużo nie wpłyną na to, jaki będzie wynik. Więc tak, jeśli już to mogę tylko stawać, wiecie, po to, żeby dostać może tą kulkę za rozszerzenie świata. Zapomniałem. Nie zmieniłem tego, czyli teraz będzie tutaj 15% zamiast 20%. No cóż. Mocno sobie to utrudniłem. Nie będę przeczył. Chociaż też im dłużej tu jestem, tym bardziej sądzę, że nie będę ryzykował z bossem. Patrzcie, mam jedną metamorfozę, 3 kamienie, 4 drewna, 6 kamieni. Znaczy ten, 4 metale, jedną metamorfozę, 4 drewna, 1 wiedzę, 6 kamieni, 4 żywności. Owszem, warto byłoby spróbować swoich sił z bossem i... Wow. Po prostu wow. Może z tego skorzystam. Chociaż powtarzam, może, bo jednak... Tyle procent, znaczy tyle na poziom. Super. A tutaj łącznie jak jest? O. Definitywnie lepiej. Więc tak, biorę. Co to chciałem? Dobra, już nie pamiętam, w sumie, wybaczcie. Źle skojarzyłem. Jeszcze wywołałem gobliny przede mną, niedobrze. No, więc po prostu fajnie byłoby sprawdzić siłę, pokonać może właśnie tego Lisza jako Nekrus. Ale no... Nie wiem, czy mam szansę. Chociaż dobra. Teraz nagle widzę, że znowu sobie radzę jakoś, więc... Co? Ryzyko wielkie. To i nie wiem, czy przemyślane. Na pewno w najgorszym wypadku będę się po prostu wkurzał, chociaż... Prawda jest taka, że jeśli by mi zależało na surowcach, to nie powinienem iść tutaj tylko iść, wiecie, na tamto już drugie, gdzie wrogowie są trochę ciężsi, ale dostajemy 40% więcej surowców. Więc no. Tak, w sumie surowce to było głupotą iść tutaj. Idźmy po prostu po bossa i udowodnimy, że potęga przywoływacza szkieletów jest potężna. Takie takie masło myślane z tego wyszło, ale no, rozumiecie, o co chodzi. O nie, nie ma sensu tego brać nigdzie. A tutaj... Definitywnie nie. Nie, bo tam mam 20% i jeden max szkielet. I proszę, w sumie... Przywołujemy na tyle szybko, że w sumie jeśli te szkielety nam giną, to... Powracają zanim znikną wszystkie. Jeszcze jak on się trafi, to już mamy spokój całkowicy. Okej. Dobra, będzie ciężko. Ale trzymajcie kciuki. Prawdopodobnie zwyciężymy. I przy okazji wezmę ten wisiorek na bitwę. Wiem, że zmniejszę sobie znacznie to moje magiczne HP, ale... 26 koalicji. Czuję, że to może być po prostu zbawcze na bossie. Dobra. Pilnować na silnika oczywiście, żeby nie przepadł. Chociaż dobra, tutaj znowu ta bitwa pokazuje, że jednak magiczne życie też jest bardzo istotne. Ale nie, Quality 26 znowu ma sporą szansę mnie uratować. Okej. Okej. Mniejsza prędkość, ale jeszcze więcej szkieletów, oczywiście. Mamy coś jeszcze tutaj. Pierwsze dwa szkielety dnia są wzmocnione. Nie wiem, jak to ma konkretnie działać. Niestety zmarnuje się to na tym byle jakim starciu. Ale wiecie, może jeszcze z tego skorzystamy. I dobra, najwyższa pora. Oj, nie jest dobrze. W szczególności, że to ostateczne starcie może być naprawdę zgubne dla nas.
poziom szkieleta w zamian za jednego mniej. Wiecie co? Biorę to. I tak wątpię, żebym dożył tyle, żeby przyzwać ich wszystkich. A w ten sposób może jeszcze jest szansa dla nas. Przynajmniej taka, że ten mocniejszy szkielet nas uratuje. I ją. Tutaj znowu mamy za co. Dobra, trudno się mówi. Jak to możliwe? No tak było. Aha. Tak. Jak to możliwe? Przecież to jest niemożliwe, coś tego typu. Tak, to prawda. Nie pożarłeś. Pożar. Chwila. Ta rozmowa. Ja pamiętam, że już od razu, że wcześniej cię już zabiłem. Co tu się dzieje? Zabiłeś mnie? To rozumiem. A więc tak to wygląda. Jestem tylko jego obrazem górnym. Nie jestem oryginałem. Nie jesteś, nawet nie wiesz, co zrobiłeś. I ile jeszcze razy będę musiał robić przysługę światu? Przykład, patrz, jaki piękny. Przesprzecinę cię na pół. Nie wydaje mi się, żebyś był w stanie to zrozumieć. Jestem częścią mechanizmu samoobronnego. Aha. Jedną z wielu kopii wysłanych do dziwnych, znaczy do różnych rzeczywistości w momencie śmierci. Mojego zniszczenia nie da się naprawić. Aha. Ale w nieskończonej serii podejść różne wyniki są możliwe. Pokonałem cię raz i mogę to zrobić ponownie. I tak, udało się idealnie. Tu mam jakieś ciekawe efekty. Aha. Ale patrzcie, co tutaj się w ogóle dzieje. Udało się idealnie na dzień. Mamy dwa pierwsze wzmocnione szkielety. Aha, czyli ona atakuje mnie, niezależnie co się dzieje. Jednym ciosem jeszcze powala mojego szkieleta tamtego. Oj, niedobrze. Nie sądzę, żebyśmy mieli sobie poradzić, chociaż... Może... O, jeszcze mam mikstur, zapomniałem o nich. GG easy. Nie mogłem niczego zmienić, ale twoje zwycięstwo też niczego nie zmieni. Wieczność zmieni cię na pył. I jestem teraz tylko niewielkim trybikiem w procesie. I swoją drogą teraz jeszcze tak powiem, w takim wypadku, jeśli udało mi się pokonać go już nekromantą i wojownikiem, jeszcze łotrzykiem chciałbym to zrobić. Nie wiem kiedy, ale zrobię. Jeśli pokonywanie cię czyni mnie silniejszym, nie będę potrzebował wieczności, a teraz przepadnij. Dostaliśmy kolejne rzeczy. Co? Jakieś nowe rzeczy. Jakieś inne rzeczy w ogóle można teraz tutaj dostać. Patrzcie na to. To jest jakiś surowiec, ten. Ale okej. Tu więcej zasobów być można było mieć na jednym. Czas płynie 15% szybciej i 5% szans na pojawienie skrzyni po wrogu. Szczerze wezmę to. Żeby nie było, nie do końca rozumiem, jak to działa. Ale tak, biorę to. I w tym momencie powracamy. Mamy dwie czaszki. Nie wiem, dlaczego one będą służyć, ale... No powiedzmy... Tak, coś tam się zrobi. Udało się ukończyć i... W tym momencie mógłbym powiedzieć, nie robimy nic, bo już niewiele brakuje do tych rzeczy, ale zgodnie z obietnicą stawiamy farmy. Proszę, dialog. Dobra, mamy dialoga. Tak, na szczęście udało się odzyskać dialog, który tam przez przypadek utraciłem. I niestety te namiociki. Jedne namiociki zablokowały jedno pole, ale trudno się mówi. Zauważyłeś, jak dziwnie ta pustka... jak to się nazywa? Wpłynęła na nasze zmysły? Głód, na przykład. Możesz przestać jeść przez dnie i nadal nie będziesz głodny. To oczywiście nie oznacza, że powinieneś przestać jeść całkowicie. Farmer obiecał, że będzie w stanie wyhodować trochę jadalnych crops, to są te plonów. Ale to zajmie trochę czasu. To będzie interesujące, żeby zobaczyć, co może wyrosnąć bez światła słonecznego. No,
I mamy faremkę. Niestety nie pomyślałem o tym wcześniej. Aha. A, nie może być zniszczony, ale... Jak to się nazywa? Jego mieszkańcy z chęcią przenoszą się w inne miejsce, jeśli je zbudujesz. Ciekawe. Ciekawe. Powiem wam szczerze, bardzo ciekawe. I cóż, udało się w takim razie osiągnąć farmę. W tym momencie tak naprawdę pozostało nam coraz mniej rzeczy do zrobienia. Jeśli chodzi o kwestie podstawowych budynków. Co być następnym celem? Powiem szczerze, jestem skłonny powiedzieć, że tym razem chciałbym tutaj to miejsce na zapasy, potem smelter i tak dalej. Chyba, że Smith teraz bym jeszcze ulepszył, jak będzie okazja. Tak, szczerze powiem. A czy nie to, to nie jest Smithy. A nie, tego nie ulepszę. Wymaga za dużo rzeczy. W takim wypadku, powiem szczerze, nie wiem co dalej. Ale co bym nie robił, udało się osiągnąć wielki sukces. Odcinek bardzo długi, no ale powiem wam szczerze, już się tym nie przejmuję, jako że i tak jest jeden na tydzień z każdej gierki. I cóż, jeśli wam się podobało, to zostawcie tego, nawet już powiem wprost, lajka czy jakiegoś komentarza. Wiem, że zaczęło to nie proszę, ale powiem szczerze, chyba warto zacząć. Bo nie ukrywam, jeśli nie proszę, to najczęściej nie dostaję niczego, jak poproszę cokolwiek jest. Więc no, nie strzelicie się, że ja żebram, czy coś, tylko bardziej to jest na zasadzie przypomnienie, bo jednak tak... Nie wiem, czym się tłumaczę. Ale dobra, po prostu mam nadzieję, że wam się podobało, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.